Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 3 z idealnej mamy, tak. O, bardzo dawno nie było The Sims 3, ale już jest. W końcu naszła mnie chęć na ten odcineczek. No i cóż, wracamy do naszej rozgrywki rodzinnej. Aha, fajnie, że ja ich obudziłam, nie, a te dzieci teraz zasnęły. Spoko. No cóż, życie. Życie, moi drodzy, życie. Niech te dzieci sobie zjedzą. Nasz drogi Chase idzie dzisiaj do pracy, więc... W sumie on nie jest taki... nieogarnięty. Ty musisz musisz odwiedzić ten sklep. No dobra. Aha, i ty postanowiłeś iść dalej spać. I ty też. Nie no, spoko, powiem szczerze. To jest po prostu rodzice na medal. Daj dziecku jeść i niech się sam sobą zajmie, nie? Bo dzieci też w ogóle chciałyby spać, więc zmieńcie im pieluszki i włożycie do końca. Nasza droga Cheryl może sobie chwilę jeszcze dospać. Tutaj Chase się umyje. Pewnie już nie zdąży za bardzo zjeść, więc... Przez tą chwilę może robić co chce. Serio? Na chwilę cię spuścić z oka. Dobra, chyba tak będzie ok. Nie możesz znowu być taka wyspana, musisz się trochę zająć domem. Książkę chyba pisać i w ogóle. Bo zaraz dzieci powstają i nic nie zrobisz. Taka jest niestety nasza rzeczywistość. A mamy dużo resztek, więc... A bo nam przynieśli na te przyjęcie urodzinowe te resztki. No ale jeszcze śpią, tak? To może weź... Pisanie... pisz dalej. O, poznałeś wszystkich współpracowników? No to rozmawiaj z nimi. Dostaliśmy zapłatny urlop, pieniążki, bardzo fajnie. Okej. O, dzieci wstały. A właściwie to Charlotte pierwsza, więc może weźmy ją... Nakarm na krzesełku dla dzieci. Książka musi niestety poczekać. Czy ty też już wstałeś? Tak. Więc ciebie też nakarmimy. Co ty tu masz za szare jedzenie? No dasz mu jeść? Te typowe zwiechy, nie? Masakra. Ta już zjadła, więc bardzo prosimy ją teraz wyściskać. Zaatakować pazurem. I potrzebujemy nocniczków. Potem mam pouczę korzystania z toalety. On tu zaraz będzie się darł, ale no cóż, musimy poczekać na swoją kolej. Niestety. Co my tu potrzebujemy? W sumie to nic. Na razie. No, i dzieci są zadowolone. Można poopróżniać nocniczki. On i kaska wpadła fantastycznie. Też opróżnimy i ty byś chciała pewnie pouczyć coś te dzieci swoje, tylko najpierw skorzystaj z toalety i może ją poucz mówić. Tata wraca zmęczony z pracy niestety. Czy charyzmę? Nie, charyzmę mamy ok na razie. Dobrze, jesteś zmęczony, więc może... Weź sobie... Oglądaj telewizję. A niech ci się rozrywka podniesie. Ktoś tu do nas dzwoni, ale... Nie będę takich rzeczy robić. Dzieci mają dobrą energię, więc zaraz ich pouczymy, chociaż... Prędzej właśnie Cheryl... Będzie zmęczona. Ten jak sobie podniósł rozrywkę, to niech idzie spać. Jeszcze ją wysadzimy na nocniczku przed snem. Zmienimy może pieluszkę też. I włożymy do kojca. A ten mały? Już jest za późno na naukę, więc jutro jego będziemy uczyć. Czy ona się załatwiła? Aha, bo ja ją tak zmienię, bo jak oni są na nocniku, ja dam inną interakcję i wtedy oczywiście
się kasuje ten nocnik i oni się nie nauczą do końca, nie? Więc ona się do końca nie nauczyła, no trudno. Zmienimy mu też pieluszkę. Opróżnimy jeszcze nocniczki. Zjesz sobie coś na noc, bo potem możesz nie mieć na to czasu. Czy my nie mamy kubła w domu? Że ty wyrzucasz to na dwór? Chyba nie można do tego kubła wyrzucać tych kub. No Jezus Mario. Chyba postawię im w sypialni kosz na śmieci. Chyba tak będzie prościej. Już jest zepsute, to po co to jesz? Ale drodzy, mamy dzisiaj dzień grozy, czyli Chase nie idzie do pracy, więc pomoże nam się zająć dziećmi. Czy może być lepiej? Dzieci nie spały całą noc. Znowu. Znowu to zrobiły. I szczerze mówiąc, wkurza mnie to, bo nie mogę sobie normalnie ich uczyć w dzień, bo oni śpią. Jest to irytujące. Naprawdę. Może ten tort weselny wykończmy? Cukier z rana na śniadanie się przyda. Raczej nie będziemy robić biesiady, ani nic, no bo mamy dużo roboty z tymi dziećmi. Więc jeszcze imprezy to już w ogóle niekoniecznie, wiecie. Dobrze, że chociaż mamy tą pokojówkę i ona nam ogarnia trochę ten dom. Tak, jak ty wstaniesz, to sobie też skorzystasz, weźmiesz sobie prysznic, moja droga, i też sobie zjesz jakieś resztki. Może być chińska przekąska. Tak, a jak będziemy potrzebować więcej jedzenia, to zrobimy imprezę i goście nam je przyniosą. Oczywiście. Co to jest? To jakiś bug. Jaka schiza, nie? Dobra, weź... I dostaliśmy obrazy jakieś, nie? Okej. Dobra, moja droga, ty masz dzisiaj trochę spokoju, więc możesz dalej kończyć książkę. Kocie, co ty chcesz? Zmęczony jesteś, to idź się połóż. Nie, czy błagać o jedzenie nie będziesz. Mamy w sumie zaproszenie na przyjęcie, ale nie będziemy zostawiać dzieciaki, bo musimy je uczyć, bo pamiętajmy, że jesteśmy idealną mamą. Dlatego musimy mieć dzieciaczki wyuczone ładnie. Patrzcie, on się w ogóle załatwił przed snem do końca i nie będzie, i się nie zlał w majty, nie? Więc no, jest znaczna różnica. Okej, już się obudził, więc tatuś się nim zajmie. Aha, musisz go najpierw wyjąć. To może wyściskaj. Glowdor! Skończysz te pogawędki? Z szefową? Która swego czasu była niewidzialna. O, i się zaprzyjaźnili, fantastycznie. Ale może daruj sobie te bitwy na poduszki i zostaw już tą rozmowę. Idź do dziecka, bo jest 16 godzina, cały dzień przebimbałeś. Ucz go z korzystania z toalety. Czy on jest głodny? No oczywiście. Ale najpierw musimy go pouczyć. Tamta już wyje, dobra, musisz niestety tą książkę zostawić. Bo on sobie sam nie poradzi, niestety. No i zaczniemy w końcu te dzieciaczki nasze uczyć. Ona chce mieć w ogóle piątkę dzieci, więc... mamy 10 dni do zmiany grupy wiekowej, więc trzeba będzie się trochę chyba streszczać. No i tak nam dzień leciał właśnie, kurde. Na niczym. Ten jest trochę w tyle niestety, no ale ona się wczoraj trochę poduczyła. Jak tu zmęczyć te dzieci? Chciałam właśnie, żeby ona w końcu się nauczyła. Od razu ją nauczymy korzystać z toalety i potem jeszcze możemy małego pouczyć, bo on ma dobrą energię. Więc będzie git. Szalona, bo ona by chciała wyjść z domu. Może kupię jej, nie no, trochę bez sensu, bo nie ma podwójnego wózka, żeby wziąć dwoje dzieci naraz. Więc... Okej, jako prawo umiejętności charyzma, to okej.
No i ten też zaraz sobie wybije. Czy ty wyżywiałeś się właśnie tutaj gdzieś? Dobra. Ty się dobrze czujesz? Dobrze się czujesz? Idź się załatw przed spaniem. Jaki masz problem? Nie rozumiem. To już zepsute? Nie, bardzo dobra jakość. Dobrze, to jak wolisz, to idź najpierw się umyj, a potem zjesz. Co za różnica. Aby się tutaj ładnie bawić, proszę. Z tej... Aha, przeszkadza ci ta... No Jezu. Te problemy w trójce z miejscem. Proszę. Proszę bardzo, przestawiłam ci. Ty dalej masz wolne? O, o, ty idziesz do pracy. No ładnie. Ty też. I co teraz? Możesz wziąć urlop? Tylko niepłatny. Weźmiemy jeden dzień, bo no chcę, żeby ona się zajęła jeszcze tymi dziećmi. A pieniędzy nam nie brakuje, więc możemy sobie na to pozwolić. Niech ona się tutaj fajnie pozajmuje i dokończy. Daruję sobie to, bo tego błyska w końcu nie kupię. To też to sobie daruję, bo zanim to się spełni, to masakra. Tak, zjedzmy sobie, a one się zmęczyły trochę, słabo powiedziałabym. To znowu jakieś kosmity nam przyleciały, słyszę. To był bardzo długi dzień, bo jest już trzecia, właściwie czwarta rano, a oni jeszcze wszyscy na nogach, masakra. A ty co? Idź spać. Trzeba kota tutaj, widzę, wychować. Co ty masz w ogóle za buty dziwne, lol? Głodne są i śpiące. No i dobra, pójdą spać przynajmniej. Przynajmniej o piątej. Cicho tam gdzieś spać. Wzięłaś ten urlop? Tak. No i dobra. Dzieci do spania. Wcale nie jesteście głodne. Masakra. Nie mam tutaj. Dobra, ojciec wstał do roboty. To może nakarmić dziecko. Przynajmniej jedno. Bo drugie w końcu padło. Z tego zmęczenia. Ale jak widać, głodne dziecko to nieszczęśliwe dziecko, spać nie pójdzie. Ojciec sam głodny, no ale dobra. Trzeba napełnić miseczkę, to niech napełni. Już ma ten nastrójnik i trochę się o nią martwię. No w czym się idź do psiku, no bo co masz robić? Aha, bo tu jest brudno dosyć. I już... Nie, no Harry chyba... Nie. A on jest dalej śpiący, bo on tylko chwilę dospał i ten, no dobra. To włóżmy go do ojca, niech idzie spać. O, super. Jak... Aha, dobra, poszedł do kuwety, dobrze. Ułożyłeś to dziecko do ojca? A, Boże, musicie stąd wyjść. Tak, oczywiście. Wszystko na opak. Już... Więc sama coś zjedz i się prześpi. Ale dziwne, że tej małej nie obudził, jak on tutaj się darł. To chyba tylko w The Sims 2 tak działa, że dzieci się budzą nawzajem. Z tego wynika. Chciałabym, żeby ona skończyła tą książkę, ale no nie ma kiedy, no. Musi spać, jak dzieci śpią, bo inaczej będzie nieprzytomna chodziła. I że wiecie, że w nocy będą spać i tak dalej. Ale widzę, że nie za bardzo. Daję jeść. A jego posadź na nocniku. Obudzimy go też. Dopiero się położył, ale niech się obudzi. Weźmiemy go i wypuścimy. A ty możesz się pobawić, na przykład klockami. Nie możesz? No. A nasze kotki same sobie tam o polują, jakieś robaczki znajdują.
ty nie jesteś samotny, bo ty to zawsze jesteś samotny. O, uczymy się chodzić, brawo. Mrówki kopią dokładnie tam, gdzie im kazałeś. Świetnie po prostu. Okej, ty potrzebujesz właściwie tylko prysznica. I właściwie jesteś całkiem szczęśliwy. Widzę, że przyjaźnisz się z synem, ale swojej córki to prawie nie znasz, taka sytuacja. To baw się z nim przez chwilę. Wzmacniajcie swoje więzi. Jakie masz okropne buty do tego stroju, ale okej, to są Simsy 3 i stroje do pracy. Czyli bez komentarza. Ogólnie. Tak. W ogóle mamy teraz weekend i fajnie byłoby gdzieś jednak wyjść, ale za bardzo... No mówię, nie mam gdzie chodzić z takimi małymi dziećmi. Chyba, że nad wodę. Ale nad wodą co oni mają do roboty? Nie mam zainstalowanego dodatku rajskiej wyspy, więc nie będą się kąpały. Chyba, że... Czy one mogą do piaskownicy? Tak się zastanawiam teraz. Muszę aż to sprawdzić. No nie, takie małe dzieci nie mogą do piaskownicy. No dobra, czyli musimy jeszcze niestety przeczekać ten czas. Jesteś zmęczony? Jesteś już trochę zmęczony, więc zostaw te klocki. Tata ci jeszcze da butelkę przed spaniem. Aha, tutaj nie możesz dojść, dobrze. A ty sobie skorzystaj, jak zjadłeś. O, teraz możesz, szybko! No nie, ciągle ci zostawię drogę. I dobra, dobra. Zostaw ją na razie. Chociaż już prawie ona umie chodzić. Dobra. Boże, zaklopotałam się. A jak tam w ogóle twoja praca? Bardzo dobrze, chyba będzie kolejny awans. Tak, on już tutaj czwarty poziom kariery, a ta dalej nawet w pracy nie była, nie? No ale niestety jak się ma dzieci, to taki jest. W ogóle ona długo chyba nie popracuje, bo ja planuję kolejną ciążę, bo ona chce mieć piątkę dzieci, więc... No. Taka sytuacja. No i git. Możesz ją teraz zostawić i się ogarnąć tutaj. O, skorzystaj. Weź sobie prysznic. A ty co chcesz zrobić? Włóż do końca, ale on musi najpierw się załatwić, bo potem będzie ryk i krzyk i wszystko. A ty opróżnij. Skończyłaś już? Zamiast się dziwnie bawić klockami. Chcesz ją ponieść? Po co? Niech... Zaraz... Za co te pieniądze? Czy wy to widzieliście? Za co my dostaliśmy te pieniądze? Lol? Widzieliście to? WTF? Przecież ani nie ma żadnego święta, ani nic. Za co tyle hajsu nam wpadło? Bez jaj. To jest jakiś żart, Simsy? Jestem po prostu... WTF? Dobra, ja nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Jeśli ktoś coś wie, to ja też chętnie się dowiem. Bo to jest jakieś chore. Nagle wpadło mi tyle pieniędzy i nie wiem skąd. To jest dziwne. O, jeszcze Chase jest chory, super po prostu. No dobra, moi drodzy. Na koniec taka dziwna sytuacja. Jeśli ktoś ogarnia, skąd mi się wzięło tyle pieniędzy nagle znikąd, to ja chętnie się też dowiem. Bo przecież za płatny urlop się tyle nie dostaje, a poza tym ona wzięła niepłatny. On też żadnej premii nie dostał, więc nie kumam tego, serio. Także, no cóż. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i słyszymy się w kolejnych. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!